Witam wszystkich serdecznie, tutaj SCD StarCraft i specjalny dla Was filmik, który podsumuje ostatnie proponowane przez Blizzarda zmiany w balansie. Te, które przedstawię najpierw, są już tak naprawdę troszkę nieaktualne, ponieważ w międzyczasie powstała druga koncepcja tych zmian, ale ze względu na to, jak Blizzard pojechał z nimi po bandzie, to po prostu pokażę Wam, bo czemuż by nie. Oczywiście nie ze wszystkimi pojechał, ale to sami zobaczycie. Po pierwsze, połączenie naziemnych i latających upgrade'u do ataku jednostek naziemnych latających Terrana. Krótko mówiąc, w Armory nie będziemy mieli już dwóch różnych typów upgrade'ów do ataku, tylko tak jak z pancerzem zrobiono, będzie to jeden upgrade wspólny. Druga rzecz. Splash radius miny, wdowiej miny Widowmine zmniejszony z 1,75 do 1,1. I jak duża to jest różnica, to ja Wam zademonstruję przy pomocy takiej magicznej aplikacji, co się nazywa kalkulator. I uwaga, 1,75. Prawie dobrze. 1,75. Teraz muszę nacisnąć razy tym klawiszem, bo w przeciwnym wypadku wyłączę nagrywanie. Raczej przełączę. 1,75. 3,0625. 1,1 do kwadratu to jest 1,21. Musicie mi zaufać, więc podzielę w tej chwili. Tak. I mamy, że de facto obszar obrażeń wdowiej miny będzie ponad 2,5 raza mniejszy po takim nerfie. Więc to jest, sami zauważcie, ogromna różnica. Ok. I oczywiście i tak w końcu nacisnąłem tą gwiazdkę. Mniejsza. Teraz tak, mamy Siege Tank Attack Period Decreased from 3 to 2.7. Zmniejszenie odstępu między atakami Siege Tanka z 3 sekund do 2,7 sekundy. Co to zmienia? De facto zwiększa DPS. I to jest dosyć po prostu zmiana jasna i można się z nią zgadzać lub nie, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi. Ok. Zmniejszenie kosztu Oracle ze 150 minerałów i 150 gazu do 150 minerałów i 100 gazu. Generalnie Blizzardowi wydaje się, że za bardzo defensywnie grano w ogóle Protossem jako takim i że Oracle tylko i wyłącznie na początku gry był wykorzystywany, a nie później. No i chcą zmniejszyć ten koszt, żeby w późniejszym etapie gry Oracle był częściej wykorzystywany. I szczerze, moim zdaniem jedyne, co ta zmiana miałaby zmienić, to jest to, że Oracle będzie jeszcze bardziej OP na początku meczu, a potem i tak go nikt nie będzie używał, i tak go nikt nie będzie używał. Teraz tak. Szybkość ruchu Dark Templarów zwiększona z 2.813 do 3.375. Jak dla mnie to jest jedno wielkie what the fuck. Nie wiem, skąd się wzięła koncepcja tej zmiany. Znaczy ja, jak wszyscy wiecie, sam gram Protossem. I oczywiście, no wiem, że Dark Templary są mocne i czasem one potrafią po prostu wygrać mecz. Zwiększenie prędkości poruszania się Dark Templarów mnie osobiście wydaje się zupełnie niepotrzebne, bez sensu i w ogóle. Ale tak właśnie kombinowali, żeby zrobić. Ok. I zwiększenie prędkości zakopanych roachy z upgrade'em do prędkości z 1.41 do 2.25. Czyli de facto zakopane roachy po upgrade'zie prędkości poruszałyby się tak szybko, jak niezakopane roachy. Bo wydaje mi się, że to jest właśnie ten współczynnik prędkości. I to by było rzeczywiście całkiem ciekawe i dałoby możliwość zagrania paru ciekawych rzeczy. Tak mi się wydaje. No i jak tu napisali, oczywiście to nie są ostateczne poprawki. W międzyczasie, a raczej między wysłaniem tego posta a tym moim filmikiem, powstał drugi temat, który mówi o tym, że mapa testowa balansu niedługo zostanie opublikowana i tu mamy troszkę sensowniejsze te upgrade'y. Połączono rzeczywiście upgrade'y ataku dla jednostek latających i naziemnych. Splash radius miny został zmniejszony z 1,75 do 1,25 i to jest już troszeczkę sensowniejsza wartość. Pamiętamy, że 1,75 razy 1,75 to było 3,0625. Za to 1,25 razy 1,25 to 1,56.
Czyli to w tym momencie jest nieco mniej niż o połowę mniejszy. Jeszcze podzielę, żeby nie było. Okej, okay, coś definitywnie zrobiłem nie tak. Zawsze się muszą zrobić takie wtopy, przepraszam. 1,96 wychodzi. Czyli dwa razy mniejszy obszar. No zgadzasz. No dobra, zgadza się. Dwa razy mniejszy obszar. Okej, okay, mniejsza już o to. Potem będziecie mi mówić, że jestem tragiczny z matematyki. No kurczę, blade. Musiałem taką wtopę zrobić. Okej, okay. Czyli obszar mniejszy tylko dwa razy, a nie prawie trzy razy. I prędkość ataku sicztanka. To jest ta sama zmiana, która była wcześniej. Oraz prędkość poruszania się roachy z upgrade'em pod ziemią. Za to zmieniono koncepcję buffa Oracle. Jak już mówiłem, nie jestem do końca pewien, że ten buff jest w ogóle potrzebny, ale ta zmiana, którą tutaj zaproponowano, jest już przynajmniej nie aż tak bezsensowna. A mianowicie, zwiększenie prędkości z 3,375 do 4, czyli to jest, o ile się nie mylę, około 20% zwiększona prędkość, jeśli nie dokładnie. Zwiększone przyspieszenie z 2 do 3, czyli bardziej responsywna będzie ta jednostka, jak każe mi uciekać od królowej na przykład albo od wieżyczki. I zwiększono zasięg zaklęcia Revelation z 9 do 10. Zmiany prędkości, no chodzi o to, żeby po prostu było lepiej i łatwiej zarządzać tą jednostką, żeby ci, którzy rzeczywiście mają skilla i potrafią to robić, mogli jej efektywnie używać. A ci słabsi tak naprawdę nie odczują różnicy. A Revelation to jest zaklęcie, które jest używane de facto tylko i wyłącznie pod koniec gry, w sensie w late game, ewentualnie mid game. I Blizzard by chciał, żeby było używane częściej. No i w sumie to jest akurat poniekąd słuszne. Myślę, że nikt tą zmianą nie będzie jakoś bardzo przerażony. Także to tyle. Widać, że Blizzard kombinuje. Nie wiem do końca, co myślisz o tych wszystkich zmianach. Wydają mi się nawet w miarę sensowne, aczkolwiek nie jestem pewien, czy są jakoś bardzo, bardzo mocno potrzebne. Ale w każdym razie nie ma stagnacji w StarCraftie i cały czas coś się zmienia, więc myślę, że w ogólnym rozrachunku to wszystko, no powiedzmy, działa na plus. Także jeszcze raz, to tyle. Dzięki Wam wszystkim za uwagę, pozdrawiam serdecznie. No i oczywiście zapraszam do obejrzenia innych komentarzy na kanale STT StarCraft. Do następnego kasta.